Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie testować nowy samochód, jaki sobie nabyłem. Jest to Cadillac Escalade, który zrobiłem na tor. Moi drodzy, SUV zrobiony na tor, w wersji torowej. What the fuck, co tu się odpieprza. Samochód, no cóż, jeszcze go nie stunigowałem zbyt dobrze. Pobawimy się może troszeczkę z policją. Rzadko to robię tak naprawdę, więc zobaczmy, czy są jakieś tego plusy, czy nie. Czy po prostu się ścigamy? Dostajemy jakąś kasę, jak Need for Speed Most Wanted chociaż, czy nie? Znaczy tam się właściwie nie dostawało kasy, tylko się dostawało punkty. No ale mniejsza z tym. Ogólnie dziwnie wygląda ten wóz. Nie ma tu oczywiście do wyboru innego pakietu poszerzającego wersji torowej. I no po prostu samochód wygląda bardzo kwadratowo. Zobaczcie sobie te, nie wiem, nadkola, błotniki, nazwijcie to jak chcecie. Są strasznie takie kwadratowe. Ja to może wam jeszcze później spróbuję jakoś pokazać, jak je zapomnę. Jest to ogólnie noc, więc słabo to widać. Ale zajrzyjmy sobie też do środka tego monstrum. Czy ten wóz będzie w stanie jechać 400 km na godzinę? To może być ciekawe, ale już powiem wam, że po tym tuningu samochód zmienił się nie do poznania i na pewno będzie... To jest śmieszne. Znaczy, ktoś zauważył też w komentarzach, że ja często mówię, że coś się zmienia nie do Poznania. I ta osoba właśnie była z Poznania, no i tak sobie pomyślała, że... Dobra, super. Musimy zrobić ten samochód do wyścigów jakoś tam. Będę jeździł dzisiaj PvP, nie ukrywam. Muszę zdobyć dużo kasy, mam mało kasy. I będę musiał kupować nowe samochody, żeby... Było fajnie. A żeby kupować nowe samochody, muszę mieć kasę. Czyli wygrywać PvP najlepiej, bo wtedy kasy zdobywa się najwięcej. A w ogóle, będzie chyba, albo już został wprowadzony jakiś update do właśnie The Crew, który wprowadzi jakieś nowe samochody. Właśnie jestem zaskoczony, że jeszcze tego nie ma. Ale to jakoś miało być na dniach. A wbijam sobie teraz do gry, a tego po prostu nie ma. Tak, będą nowe samochody, będzie jakiś tryb progresji na multiku, czyli po prostu będą jakieś chyba rangi, tak ja to zrozumiałem. No nie jestem pewny, jak to będzie działało. W każdym razie, najpierw troszeczkę sobie pojeździmy Escalade'em oraz tą wersją, oraz wersją chyba offroadową, nie wiem jaką mam jeszcze zrobioną. Zaraz sobie ogarniemy, ale powiem wam, że w wersji torowej, no prowadzi się bardzo podobnie do, nie wiem, wszystkich wersji torowych, można tak powiedzieć. Chociaż jeszcze na tym tuningu nie boksuje tak kołami jak inne samochody. A właśnie, sprawdźmy jedną rzecz. Zobaczmy, czy w wersji torowej Cadillac Escalade, czy ma napęd na 4 koła, czy na tylną oś? Tylna oś, moi drodzy, tak jak wszystkie samochody torowe. Ja byłem w błędzie, bo ja jestem strasznie przyzwyczajony do tego, że Nissan Skyline R34 ma napęd na 4 koła i ja sobie to sprawdziłem, czy w wersji torowej on ma napęd na 4 koła i nie ma. Ma napęd tylko na tył. A to jest ciekawe. No, poniekąd fajnie to wygląda, w sensie bardzo podoba mi się przód tego auta, jest taki... Nie wiem jak to określić nawet, ale wygląda hardkorowo. No, jest taki swagowy, jak to się teraz mówi. Jest taki gangsta, o. Dobrze się tym wozem jeździ w tej wersji. No ale to jest wersja torowa, więc nie ma się co dziwić. Po prostu każdą wersją torową się dobrze jeździ. Ale weźmy sobie Cadillaca Escalade w wersji na ride. I tutaj mamy troszeczkę, właściwie zupełnie inny wygląd tak naprawdę. Ktoś mnie tutaj ścignął? O, policaje tu jeżdżą. To jest wersja rajdowa. I tutaj mamy już to poszerzenie inne. Chodzi o to, że jest samochód troszeczkę gładszy i w moim odczuciu wygląda lepiej. Bardzo mi przypomina ten tuning. Chyba... Jaki ja tam jeszcze miałem samochód zrobiony na rajd? Jeden z... moment... rajdowy. Camaro... O, Silverado. Silverado mi troszeczkę przypomina.
Tutaj mamy troszeczkę bardziej te zaokrąglone kształty. A Silverado też jest takim większym samochodem. Ale któreś jeszcze... A, chyba właśnie ostatnio tuningowaliśmy sobie... Zobaczcie, jak wygląda w ogóle Camaro. Te rajdowe. Wygląda po prostu pięknie. No, mało widzicie, bo jest kurczę noc. Ale fajne, fajne są światła zdecydowanie w tej grze. To jest zajebiste, że tak mocno oświetlany jest teren dookoła. I wiecie co, jak ja byłem mały, miałem mieszkanie obok właściwie ulicy, zaraz obok ulicy. I zawsze mi się to podobało, jak jechały sobie samochody gdzieś tam w nocy. I świeciły długimi światłami, te drzewa gdzieś tam się, wiecie, tak oświetlały fajnie. Fajnie to wyglądało, że ten samochód jechał i za nim praktycznie taka ciemność, tylko czerwone światła widać, a z przodu oświetlał sobie praktycznie wszystko jak w dzień. I podobało mi się to właśnie, jak mijał te drzewa i one tak się oświetlały. No i właśnie tu mamy ten taki efekt, jak z mojego dzieciństwa, można powiedzieć, że po prostu wszystko jest tak zajebiście oświetlane. Jest to właściwie pierwsza gra samochodowa, w której widzę takie ładne oświetlenie samochodu, który możemy prowadzić, tak? Nie jest to żadna cutscenka, ani nic w tym rodzaju, jak to w większości gier bywało. Właściwie ja nie powinienem jeździć tego wyzwania umiejętności z tego powodu, że moje Camaro jest już naprawdę nieźle stunigowane. 1215 punktów to jest praktycznie wymaksowany samochód i on absolutnie nie potrzebuje niczego, żeby jeździć lepiej, żeby móc wygrywać chociażby. No i jeszcze mam wspaniałe Camaro RS w wersji rajdowej, które mi się niesamowicie podoba. Ale dzisiaj chciałbym właśnie popatrzeć sobie bardziej na Cadillaca Escalade i myślę, że pobawimy się troszeczkę wersją rajdową, bo właśnie nie wiem, czy on ma jeszcze możliwość tunigowania na offroad. Nie wiem, gdzie to zobaczyć tak naprawdę. Tutaj chyba nie można w tym menu. Info, zdjęcie. To jest wersja rajdowa, ale tutaj nie ma żadnej informacji na ten temat. No dobrze. W takim razie, moi drodzy, zerknijmy sobie na mapkę, porobimy sobie kilka umiejętności, a później wyruszymy na jakieś PvP. Nie jestem pewny, czy będę jechał właśnie Cadillaciem z tego względu, że no ciężko trafić na samochód, który ja bym chciał sobie robić. Którym ja bym chciał wam pokazać, może tak. I ciężko po prostu jechać tą całą klasą. No ale może się zdarzyć, że będziemy jechać rajdowcami. I przy okazji dzisiaj sobie sprawdzimy, jest godzina 19 dla mnie, więc sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądało granie online. Czy szybko wyszuka graczy, czy nie szybko? O, w mordę, ten samochód jest za wolny na to wyzwanie, a przynajmniej ja jechałem za wolno. I wiem, że gdybym się bardziej rozpędził, nie wyrobiłbym na zakręcie, który jest zaraz przed skocznią. Dlatego trzeba zrobić coś innego. Test zbierania to jest dobre wyzwanie właśnie dla tego samochodu. Z tego względu, że no, trzeba tu kawałek jechać po bezdrożach. I z tego co ja widzę, to wyzwanie jest robione przez samochód offroadowy, a nie rajdowy, jak to w moim przypadku teraz. Okej, okay. Ale i tak trzeba się skupić. O, w mordę! Co się stało? What the fuck? Co to było do diabła? Ja dziękuję. Nie mam pojęcia, co się stało. Wybiło go aż tak mocno na krawężniku. To jest niemożliwe, to jest samochód rajdowy. On powinien latać, wyskakiwać na hopach dużo większych niż jakiś głupi krawężnik, który powinien na samym bieżniku opony pokonywać. A tutaj bach, wywaliło go gdzieś w kosmos. Cholera, nawet srebra nie zdobędę. Jest srebro, ale z ostrym bólem dupy. Premia do przyczepności. Nic, trzeba to powtórzyć, moi drodzy, nie może tak być. Wysrało mnie gdzieś w kosmos, ja wiem, że tu mogę co najmniej złoto zdobyć. I to jest właśnie fajne, bo te wyzwania są trudne. Możemy robić te najtrudniejsze wyzwania nawet. Słabszym samochodem, jeśli się uda, możemy szybko go upgrade'ować albo robić po kolei, tak? Zobaczymy, czy teraz mnie tak śmiesznie wywali do góry. No kurde, jest zawieszony tak nisko jak mój Passerati. Dziwne, bez kitu. Nie powinien się tak zachowywać, absolutnie. Dobra. No nie, powtarzamy. Powtórz. A jestem ciekawy, czy mogę pojechać w drugą stronę jakby. Czy to jest zawsze w tę samą stronę? Zaraz zobaczymy.
Hops, i zawracamy. No i zobaczymy. Rowery! Kurde, cholerne rowery. Dobra. Uwaga. O, proszę. No, myślę, że w tę stronę będzie lepiej. Nie będzie tyle tych zakamarków. O nie, troszeczkę spaliłem, ale może coś jeszcze z tego będzie. Dwa punkty, czasami uda się zdobyć jeszcze platynkę, to trzeba troszeczkę szybciej jechać, oczywiście, żeby ich zdobyć więcej. Ale goni mnie ten złoty medalista, nie wiem, czy coś z tego będzie, moi drodzy. Zobaczymy, zobaczymy. O nie, dobrze, dobrze. Jest chyba srebro, nie wiem. No kurde, ale porażka. No, o nie. O nie. Muszę jeszcze raz. Do prędkości, premia. Aj, nie wiem, już sam. Jedziemy jeszcze raz, muszę to zrobić. Strasznie, no ciężko się jedzie. Nie wiem, czy to tym samochodem tak ogólnie, czy jak, ale jakoś nie za bardzo mi wychodzi dzisiaj, co? No ale postarajmy się tym razem. Uwaga. Dobrze, na razie idzie lepiej. No, to był mój pierwszy przejazd w ogóle na tym zbieraniu. Ja ogólnie bardzo rzadko robię zbieranie, ale rajdowymi powinno się to robić, bo jest chyba najlepiej. No tak, zapomniałem też używać hamulca, on też jest istotny, żeby dobrze pokonywać zakręty. Dobra. Aż ty! Dobrze. Łap! Nie! Olera. Będzie złoto, czy nie będzie? Jest złoto! Ledwo się udało. Ale plus 6 punktów. No dobra, wyruchałem tą ciężarówkę. Dobra, no to co? Tutaj mamy slalom. To nie jest zbyt dobra opcja dla tego wozu. Tu mamy test zbierania i zdobędę sobie plus 8 punktów już na poziomie srebrnym, więc na platynę, jeśli udałoby mi się coś takiego zdobyć jak platynę, to dostałbym spory upgrade, a może, nie, dobra, to się nie ma co rozpędzać. Dobra. No kurde, jak to się dzieje, że ten samochód tak wyskakuje? Ej, Cadillac jest beznadziejny na rajdy. Zobaczcie, co się dzieje. Pierdziu. Znaczy, ten zakręt to ja skopałem, ale no na wyskokach tak się zachowywać? Absolutnie. Odpada sprawa. Boże, co tu jeszcze można pojechać? Test precyzji. Prędkości. No nie wiem, zobaczmy test prędkości. Może tu się uda zdobyć jakąś część, jakąkolwiek, żeby ten samochód jeździł. Porażka. No tak, ja nie byłem specjalnie zadowolony z tuningu tego auta. Pamiętam, że po prostu go sobie przerobiłem. Wow, ale wysrał ktoś. Ja sobie go zrobiłem na te rajdy i na tor. I ani na tu, ani tu, ani tu nie byłem zadowolony po prostu z jazdy tym wozem. Z jego osiągów, może tak. No bo zobaczcie, głupi krawężnik i coś się dzieje niedobrego z tym autem. To jest porażka. I teraz też, to jest test prędkości. Oj. Srebro i to leciutko. Ledwutko. No ale jest upgrade. No, to jest jeszcze niski poziom tego samochodu, więc nie ma co się dziwić tak naprawdę. Spróbujmy sobie jakieś podjazdy. Wykonanie, wykonane, medale, brak. Tryb. Ucieczka, spinaczka. Tak? I tutaj mamy spinaczkę. Zobaczmy, jak pójdzie na totalnym bezdrożu. O, mordę, znam to. Tutaj się trzeba rozpędzić troszeczkę. Nie pamiętam dokładnie trasy, jak tu trzeba jechać, ale to jest spinaczka, więc kończy się na górze. Nie, ogólnie to się trzeba jakoś tutaj w tą stronę bardziej jechać. O tak. Tutaj będzie czas. Tego czasu nie zbieram, nie ma sensu, ale no jeszcze brakuje mocy, no wiadomo, to jeszcze jest, udało się platynę zdobyć. Proszę bardzo, no i teraz szybko upgrade'ujemy mojego woza.
Tak, czyli wspinaczki, myślę, że to jest to dla Cadillaca. Test podjazdu. Spróbujmy. Myk. Okej. Teraz też będziemy musieli tam pewnie jechać. No jak to jest podjazd, to oczywiście, że tak będziemy musieli jechać. Weźmy sobie, zmienimy kamerę. O! I tak tyłu samochodu praktycznie nie widać. No dobra, i... Go! Yeah, bardzo fajnie brzmi to auto, wiecie? A ja sobie pojadę tak. Czy to jest lepiej, czy gorzej? Okej. Jedź. Uwaga. O, nic nie widzę. Okej, już widzę. I... Pięknie! Udało się zdobyć piękną platynkę. Wspaniale. 839. Wspinaczki to jest, powiem wam, że dla tego samochodu stworzony tryb. A co tu mamy jeszcze? Tu już mamy na platynę, a tu mamy na złoto, plus 4 aż. Więc też to sobie zrobimy. Zrobimy sobie troszeczkę rozpędu. O kurde, jak tam będzie aż trzeba na sam szczyt wjechać, no to będzie ciężko chyba. Ale zobaczymy, co się stanie, jak się tak aż bardzo mocno rozpędzę. Nie wiem, ile te samochody mogą na tych bezdrożach jeździć maksymalnie, ale to nie są jakieś kolosalne prędkości typu 300 km na godzinę. To jest gdzieś około 250-80 maksymalnie. O, tutaj można było sobie pojechać. Powtórzę. Zdobędę więcej punktów. Tak, i tutaj. Proszę bardzo. Raz. No tutaj taki dosyć stromy podjazd, dlatego dostaje się tutaj więcej punktów, bo jest troszeczkę trudniej i warto by było chyba mieć lepszy samochód, ale z drugiej strony mamy tu od razu praktycznie metę i uwaga, uwaga, gotowe, fantastycznie, znowu piękny upgrade, premia do prędkości, ja właściwie te części mógłbym sobie zdobyć. Tu mamy test precyzji w okolicy, tam mamy precyzję. Tutaj poleciał jakiś samolot fajny, wojskowy. Czy tu jest gdzieś baza wojskowa? Ktoś mi mówił, abym... to już tam w którymś wcześniejszym odcinku z Dekru mówił, abym właśnie udał się do strefy 51. O, mamy tutaj do dyspozycji całe Stany Zjednoczone, więc tych ciekawych miejsc jest tutaj sporo i twórcy zadbali o to, abyśmy mogli sobie je wszystkie pozwiedzać. Zrobimy sobie jeszcze ten podjazd jeden tutaj i pójdziemy sobie na PVP i tak jak mówiłem, sprawdzimy, jak szybko wyszukują się tutaj mecze. Aha, tutaj można zaatakować albo z tej strony, albo z drugiej jest lepiej, bo tu jest ta cholerna ściana. Ale. Co? Srebro? Dobra, trudno. I teraz chodźmy sobie na jakieś PVP. Chciałbym pojeździć może samochodami... PVP to będzie tutaj. Chciałbym sobie pojeździć może samochodami właśnie rajdowymi, bo mam do przetestowania Camaro RS, które sobie kupiłem i zrobiłem w poprzednim odcinku. Znaczy nie. Camaro SSRS zrobiłem na Tor, z tego co pamiętam w poprzednim odcinku. A jeździłem... Zapomniałem, jak było w poprzednim odcinku. Never mind. Chodźmy w takim razie każdy na każdego. Tryb PVP. No i czekamy. Zobaczymy, jak szybko znajdzie. Do The Crew został dodany update, który pozwala nam sprawdzić, czy mamy otwarte porty w swoim połączeniu internetowym. I u mnie jest wszystko ok, a przynajmniej wszystko świeci się na zielono, więc nie powinienem mieć żadnych problemów z ewentualnym, nie wiem, brakiem połączenia, czy zrywaniem połączenia i tego typu dziwnymi rzeczami. Natomiast powiem wam, że w tym momencie, jak do tej... Jak do tej pory i tak już dosyć długo wyszukuje mi się to PVP, bo wcześniej było tak, że po prostu kliknąłem sobie, może w tym miejscu jest to akurat mniej popularne wśród graczy, żeby robić to PVP, bo może mniej ciekawe wyścigi są albo coś.
Ale już dosyć długo się to wyszukuje. Ej, zobaczcie, gdzie mnie wywaliło. No dobra, to robimy jeszcze raz ten głupi skok. Ops. Pięknie. O, dobra. Wyszukało. Super. Zobaczymy, ile będzie osób. Przeważnie były to pierwsze pełne pokoje właściwie. No a teraz... Uwaga, uwaga, uwaga. O, proszę, jest raz, dwa, trzy. I jedziemy na wyczyn. O, proszę, tryb gry. Wyścig. Tutaj chyba jest jakieś... Ej, what the fuck? Ja jestem królikiem. Oh my god. No dobra, no to jedziemy na rajd. O, proszę, tutaj można coś więcej wybierać. Nie ma to jak w domu. Wszystkie tryby gry. Wyścig. Eliminator. Przepychanka. Nie byłem jeszcze na przepychance. Bierzemy to. Jak to się wybiera? Czekanie na zawodników. A, to chyba wszyscy muszą być gotowi albo coś. Ja pierdzielę, tu mają jakieś LaFerrari, zobaczcie. Bentleyem ktoś przyjechał. Tam jeszcze jakiś samochód stoi, ale nie mogę go dojrzeć. Czemu ja nie mogę tego wybrać? Czy jestem jakiś głupi, czy co? Tu jest przepychanka. Ja jeszcze tego nigdy nie robiłem, więc myślę, że weźmiemy sobie właśnie przepychankę samochodami rajdowymi. No tak, kolizje muszą być włączone. O, ale BM-ka zrobiona, zobaczcie. Camaro RS mam zrobione 749 punktów, to nie jest zbyt dobrze. Weźmiemy sobie Camaro SS z 2010 roku. I to jest taki mój koksu, jeśli chodzi o właśnie rajdy. I zobaczymy, na czym polega właśnie przepychanka, bo ja pierwszy raz uruchamiam ten tryb. Widziałem, że on został dodany tutaj, ale na czym on polega? Pierwszy gracz, który dotrze do punktowanej strefy, otrzyma dodatkowe punkty. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. No dobra, to zaczynamy. Challenger 2x370Z wersja raid... nie rajdowa, rajdowa, dobrze powiedziałem. Dobra, mniejsza z tym. Gdzie mam jechać? Aha, tutaj. Ja pierdziele, ścigamy się do jakiegoś konkretnego punktu, jednego. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale zajebioza. O kurde, aktywowano strefę. Ale jak to? Aha! I trzeba w tej strefie pozostać. I jedziemy do następnej strefy. Dobra, już kapuję, o co chodzi. Zajebiste! Kurde, właśnie takiego trybu potrzebowałem tutaj. Dobra, czyli warto by było wjechać jako ostatni tutaj. Niech się wszyscy tam powypychają i tak dalej. I uwaga, teraz pijamy tutaj. Dostaję punkty, yeah! I następna strefa. Mam pełne nitro. Szybko, rozpędzamy się, rozpędzamy się, rozpędzamy się. Trzeba uważać, żeby oni nie przywalili we mnie, jak się już tam zatrzymam. Nie wiem, kto prowadzi. O, na pewno nie. Ktoś ma 600 punktów już. A! Okej, okay, utrzymałem się. Czy uda mi się kogoś przegonić? O, ktoś mnie wypchnął, ale jeszcze się utrzymałem jednym kołem. Dobra, jedziemy dalej. Zajebiste. Kurde. Dobra. Gonią mnie tam, cholera. Chyba mnie wypchną. Ja nie mam największej ilości punktów, no ale to są chamy, wiecie. Raz zobaczymy, co zrobią. Uwaga. Wypychamy. A, spadaj. Yeah! O, wow! Kurde. Dobra, następna strefa tutaj. Jo, mam już prędkość, więc będę tam chyba pierwszy, tak myślę. O nie, ktoś mnie tutaj dogania. Będą chałupy, będą chałupy. Będzie tam kawałek... O, spiochę, nie! Dobrze, ekstra, udało mi się jakoś ładnie to wykontrować. Troszeczkę asfaltem sobie pojedziemy, czy tą ubitą drogą gruntową, można powiedzieć. I hamujemy, hamujemy, hamujemy. Jest! O nie! Nie, 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 cofaj, 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 cofaj! Okej. Okay. No słabo mi poszło. Jedziemy dalej. Jedziemy tą ubitą drogą. Myślę, że dojadę w ten sposób najszybciej, chociaż ja widzę, że te samochody rajdowe po prostu na... O.
na każdej powierzchni poruszają się w ten sam sposób. Czy jedziemy po asfalcie, czy po bezdrożach, czy na drodze jakiejś tam gruntowej, to wszędzie one rozpędzają się i mają taką samą prędkość maksymalną. To fajne jest właśnie, bo tak jakby w ogóle nie miało znaczenia. O nie! O kurde. A, kto tu wygrywa? Ten gościu w buggy wygrywa, wiecie? Trzeba go gdzieś tam wypchnąć jakoś. No, te buggy musi być dobre. Trzeba będzie odkryć ten samochód, ale to zostawimy sobie chyba na kolejne odcinki. Ale świetny ten tryb jest, bez kitu. O, no kurde, czemu zawsze mnie? Jestem najbiedniejszy. Idziemy gdzieś dalej. Tam, dobra, dobrze jechałem. O nie, oni mają już o prawie 1000 punktów więcej. Dobra, ale chyba jestem najbliżej. A nie jest dobrze wjeżdżać jako pierwszy, bo jestem takim łatwym celem. Nie! No czemu biednego ludzka? Ja nie mam dużo punktów. No kurde. Dobra. Nowa strefa, bo jest super. Ale mi się to podoba. O, ten już pierwszy, oczywiście. Tak, jasne. Taki jesteś kozak? Kurde. O nie, o nie. Ale jak on się szybko zatrzymuje. O dobra, dobra. Nie! Nie! O nie! Dobra, udało się. Idziemy dalej. No jaki typ! Ale nie, już nie jest pierwszy. Pierwszy jest jakiś tam inny typek. O, ten tutaj jedzie w Silverado chyba. O! To już tu! Dobra, jest, 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 jest. Czy da mi się kogoś ścignąć, czy nie? Dobra, udało się. Jestem przedostatni, świetne miejsce. Zawsze to nie ostatni, wiecie o co chodzi. Oni się specjalnie za mną trzymają, zobaczcie jakie gnojki. O nie, ja już tu hamuję. I tego tutaj. Nie! Jak się wpieprzają na drifcie. Zaraz koniec. Nie ma mowy. Nie, yeah. Nowa strefa, ale to już będzie koniec. I chyba będę przedostatni. Oj, to jest Silverado? To jest chyba Silverado, no. Ale mi się tym samochodem, znaczy Silverado, niespecjalnie jeździ ogólnie. Ach, fajny ten tryb, bez kitu, bardzo mi się podoba. Jeszcze są eliminacje i wyścig. Ale przepychanka jest świetna. Właśnie tego mi brakowało w Dekru, żeby jechać z punktu do punktu, wiecie co chodzi. Fajna sprawa, bez kitu. No nic, będę musiał spróbować jeszcze misje frakcyjne, tylko że to trzeba robić już z osobami, żeby, wiecie, kogoś zaprosić, no nie, do meczu, a tak nie zawsze w tej grze dowolnej ktoś tam akceptuje. No i pierwszy mecz wygrał ten typek w Silverado i będzie mógł wybierać sobie teraz tryby kolejne, jakie będziemy sobie jeździć, więc tak to wygląda. Wygrałem trochę kasy. Pojeżdżę sobie jeszcze trochę, żeby nabić i kupić może jakiś inny samochód. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.